My nie potrafimy o tym opowiadać. I myślę, że bardzo odważny jest ten, kto zdecyduje się na opowiadanie o tym, co się działo. To tak jakby wybuchła wojna i ja bym dzisiaj miała opowiedzieć, jak to było. No co ja bym mogła powiedzieć? No wybuchła wojna, prawda? Powódź wszystkich Polaków. Czyli dla przyszłości jedno spojrzenie wstecz. Przenieśmy się do roku 1997. Taka krótka opowieść. Otóż dziewczyna jadąca przez las. Dzień dobry, 30 ton, lista przebojów. Kto na miejscu pierwszym? Już od kilku tygodni Edyta Bartosiewicz i jej Jenny. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Papież Jan Paweł II rozpoczął czwarty dzień swojej pielgrzymki do ojczyzny. Prezydent Francji Jacques Chirac w rozmowie z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim powiedział, że jest przekonany, iż Polska już w 2000 roku zostanie członkiem Unii Europejskiej. Petrochemia Płock zamierza podwyższyć jutro o 3 grosze za litr hurtowe ceny benzyny żółtej i bezołowiowej. Od zachodu Polska dostaje się stopniowo pod wpływ niżu. Tu również występują miejscami burze. Na początku lipca 1997 roku do Polski dochodzi niż z Włoch. Wyż ze wschodu zatrzymuje go na granicy polsko-czeskiej. Powstały na styku niżów front atmosferyczny niesie ze sobą ogromne ilości deszczu. Przez kilka dni w tym rejonie spada tyle wody, ile normalnie spada przez miesiące. Rejon ten to zarazem ujście wielu rzek, które szybko podnoszą swój stan. W tym czasie nie istnieje system monitorowania i ostrzegania. Pierwsze alarmujące sygnały pojawiają się, gdy podnosi się poziom wody w rzekach. Sygnały te są ignorowane. 6 lipca fala wezbranej wody na Nysie zbliża się do Kłodzka. Jednak wieczorem 7 lipca kierownik stacji badawczej informuje władze miejskie, że zagrożenie minęło, bo stan wody w rzece zaczął opadać. To błąd. W rzeczywistości poziom wody cały czas się podnosił. Ze względu na ten błąd władze miejskie nie zarządzają ewakuacji. W korycie woda się zbierała, dosyć wysoki poziom był, no ale my to wszystko byśmy traktowali jak jaja, nie? Dzieci się brało, zobacz, woda płynie, fajnie, nie? Nikt nawet do głowy nie przyszło, że coś z tego będzie. Późnym wieczorem 7 lipca fala przelewa się przez wały. 1/3 Kłodzka jest zalana wodą. Do miasta nie można dojechać. Ewakuacja mieszkańców możliwa jest tylko drogą powietrzną. Powodzianie na dachach swoich domów czekają na śmigłowce. Dzień po zalaniu Kłodzka druga fala, na Odrze, zbliża się do Raciborza. Tutaj też brakuje informacji o poważnym zagrożeniu. Były ostrzeżenia, ale te ostrzeżenia były takie, no mniej więcej, że obfite opady deszczu, możliwe podtopienia na terenie na Górnego Śląska, województwa opolskiego i tak dalej. Ta informacja była mało przydatna, mówiąc delikatnie. Żeby z tego tak informacji zrobić użytek, to jest niemożliwe, bo jeżeli ja nie wiem, kiedy, jaka będzie wysokość fali powodziowej, to mnie ta informacja mówi tylko, że uważaj, chłopie, no może mogą być podtopienia, może być powódź, może nie być powódź. Kiedy, gdzie dokładnie i na jaką skalę tego nie było. Jeszcze dzień przed powodzią nastroje we władzach miasta są optymistyczne. Ja pamiętam taką rozmowę z udziałem właśnie władz Raciborza, dość uspokajającą, że no, te nasze zabezpieczenia wytrzymają, no, że to wytrzyma. Natomiast ranek 8 lipca no, pokazał no, naprawdę ogrom tragedii. Racibórz zalany. Utonęło 13 osób. Pod wodą znalazły się budynki, ulice, skwery, m.in. dworzec PKP i PKS, Telekomunikacja SA, Urząd Miasta, Straż Miejska, Terenowa Stacja Sanepid, Odrostrada, ZFSA oraz Fabryka Kotłów Rafako. Do wielu chorych nie mogą dotrzeć lekarze. Od rana trwa ewakuacja 14 tysięcy mieszkańców. W okolicach Raciborza Odra płynie ławą szeroką na kilka kilometrów. Powódź przerywa dostawy prądu. Nie działają telefony. Mieszkańcy wychodzą na dachy bloków, by szukać pomocy. Część z nich jest ewakuowana helikopterami. Jednak nie wszyscy mają tyle szczęścia. Ludzie tkwili na dachach, wręcz na drzewach, przemarznięci, zziębnięci, wyczerpani fizycznie. Normalnie całą noc czekali. To było po kilkanaście godzin. To żeśmy przez 34 lata uskładali, kupili, postarali się, to teraz żeśmy wszystko stracili. Skala dramatu ukazuje swoje oblicze dopiero, gdy woda opada z pierwszych zalanych miejscowości. Się pan u góry utopił właśnie nad nami. W sklepie był sparaliżowany, no i nie było jak go wynieść.
No i to było dotąd, tak jak widać tutaj wodę. Wiedzieliście o tym, że on został tam sam uwięziony? To znaczy, nie. Jak my żeśmy tutaj byli, to woda dopiero dochodziła do nas tu do okna, ale już była taka rwąca rzeka, że nie można było dojść. No a potem to już my żeśmy uciekli aż tam koło Kwutu i nie było widać, dokąd jest tu woda. No. A on pozostał? A on pozostał z żoną. Żona krzyczała na ratunek. Tego, ale to pontonem podpływał, ale nie było jak tego. No. Ona siebie na żerandola trzymała, no, a sparaliżowany mężczyzna ciężki, jak go podnieść, ani przez okno podać, ani ten nie utopił się. To gorzej jak wojna była, bo przed wojną to jeszcze można było gdzieś uciec, nie? Gdzieś się tam gdzieś położyć na cmentarzu, gdzie chciała, a tu gdzie człowiek położył? Nigdzie. Utopił mi się, ze mnie już nie mam, sama pozostała jedyna z synową inwalidka na nogi może chodzić. To ja sama pocznę z nią. Głód? Tak. Głód, normalny głód. Bez pieniędzy wszystko popłynęło. Tak. Mąka, wszystko, cukier, wszystko wypłynęło, chleb, wszystko, no i co? Zwierzyna, wszystko. Nikt nie ma nic. Tutaj nie ma nic. Tu ludzie, cała Śląska. To w ogóle tak samo jest. Do końca wszystko. Nie ma nic. Nic, dosłownie nic. O 4 rano się obudziłam, bo mama mnie obudziła, bo płakała. I słyszałem, tato mówił, bo przez korytarz prawie rzeka płynęła. Straciliście dom? Tak. Bałeś się bardzo? Tak, ja się teraz boję do wody wchodzić. Powódź oznacza straty nie tylko w mieście, ale przede wszystkim na wsi i jest szczególnie tragiczna dla losu zwierząt, których nie ma czym ewakuować. Z powodu powodzi utonie ponad 1 000 000 zwierząt hodowlanych. Sami te ludzie, jak mogli, tak tą zwierzynę targali. Ile kto miał ciągników, przyczę, tak to zabierał. A resztę prowadzili. Ale oni są mocni w telewizji, tak, mocni są w gazetach. Ale nie szatanami jest pomocą, są, ale nie jest szatanami są w tak. gazetach, szatanami są no. w telewizji, ale, ale no. do, rzeczywistość jak przychodzi twarda, to nie ma nikogo. Nie ma nic pomocy, żadnej, naprawdę. Na przykład moja siostra nie zdążyła, bo ma 5 dzieci, małe dzieci, to wzięła krowę na stryk, wyciągi normalnie, snopki układali, schody robili, tak. krowę i cielaka na stryk, do dzisiaj jest tam. I szwagier koczuje cały czas i karmi, doi ją. I wszystko robi. Do dzisiaj. I co, panie, gdzie pójdziemy? Gdzie pójdziemy? Woda niszczy 1000 hektarów pól. Tu u mnie kapusta tam rośnie i wszystko, nie ma nic. I taka pani, i co zrobi? Takie życie. Tylko około 2% rolników jest ubezpieczonych od strat spowodowanych powodzią. Część z nich domaga się pomocy państwa. Rząd szybko rozwiewa ich nadzieję. Nieubezpieczeni od klęsk żywiołowych rolnicy nie dostaną od państwa żadnych pieniędzy. Nie mogą liczyć na coś w rodzaju, powiedzmy, odszkodowań ze środków budżetu państwa, ponieważ to jest prawnie wręcz niemożliwe. To jest niestety kolejny przypadek, w którym potwierdza się, że trzeba być przezornym, zapobiegliwym, trzeba się ubezpieczać. Niestety ta prawda jest ciągle jeszcze mało powszechna. Ta wypowiedź, a raczej to jedno zdanie wypowiedziane na początku powodzi, zostanie zapamiętane Cimoszewiczowi na zawsze. Choć samo w sobie jest logiczne, to PR-owo jest katastrofą. Wskazuje na całkowity brak empatii rządu wobec poszkodowanych. I to w sytuacji, gdy rząd nie zdaje testu z zarządzania katastrofą. Mieszkańcy Kłodzka twierdzą, że akcja ratunkowa była chaotyczna i nieprzygotowana. W niektórych wsiach pomoc po raz pierwszy dotarła dopiero po kilkudziesięciu godzinach. Nie było żadnej pomocy z zewnątrz. Nie było nic. Powodów problemów było wiele. Raport Najwyższej Izby Kontroli z 1998 roku odkrywa długą listę zaniedbań. O powodzi nie wiedziano, bo zabrakło systemu prognostycznego. Ostrzeżeń nie przekazywano, bo lista urzędów, którym mają być przekazane, nie była aktualizowana od 1986 roku. Gdy powódź już trwała, nie było skoordynowanych działań, bo nie było krajowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej. Główny Komitet Przeciwpowodziowy nie aktualizował planu operacyjnego. W ostatnich 4 latach nie zwoływano posiedzeń jego prezydium. Nie aktualizowano map, instrukcji, wykazu sprzętu. Nie prowadzono szkoleń i ćwiczeń. Również podział kompetencji był niejasny. W tym czasie było jeszcze 49 województw. Za koordynację działań przeciwpowodziowych odpowiadały władze wojewódzkie. Sztab wojewódzki jest jeden, a miejsc potrzebujących pomocy w ramach jednego województwa
multum. Ile wiosek jest odciętych od świata, ile osób w tej chwili tam się znajduje? W samej gminie Kamieniec Ząbkowicki na 15 wsi 13 jest zalanych. 2-3 są odcięte od świata. Parę minut temu próbowali w wsi Bartniki strażacy ewakuować mieszkańców, ale było to niemożliwe, ponieważ strażacy nie dysponowali odpowiednim sprzętem. Ta łódź, którą mieli, nie pozwalała dotrzeć do wielu domów. Wadliwy sprzęt był kolejnym powodem problemów. Strażacy byli całkowicie bezradni. Ich ciężkie łodzie zostały zniesione przez rwący nurt. Mogli tylko przyglądać się szalejącemu żywiołowi. W Kłodzku, które zostało zalane 2 dni temu, był... Jest jeden ponton, ale dziurawy. Podczas gdy lecieliśmy na wykonanie innego zadania, dokładnie na zrzut żywności potrzebującym powodzianom, natrafiliśmy przypadkowo na ekipę strażaków, która była odcięta od świata, przebywała na przystanku autobusowym bez możliwości dostania się do jakiegokolwiek zabudowania ze względu na otaczającą ich głęboką wodę. Skierowane do pomocy wojsko również nie miało odpowiedniego sprzętu. Amfibie były znoszone przez nurt, a wojskowe ciężarówki zatrzymywane przez rzeki. Posłuchajmy relacji z jednej z akcji ratunkowych prowadzonych przez wojsko. Pojechaliśmy tam dużym starym z wojskiem, które miało nieść pomoc mieszkańcom, którzy tam właśnie siedzą na strychach. Nie mogą się wydostać, ponieważ ich domy są zalane, podmywane, rozpadają się wręcz. No i ten star, którym dotarliśmy do wsi Żelazna, również został unieruchomiony, zatrzymał się na środku rzeki szerokości 200 metrów, ogromne ciśnienie wody, ogromne fale, zerwany asfalt, spadające słupy, spadające dachówki, zwierzęta w wodzie, no masakra naprawdę. W pewnym momencie musieliście opuścić ciężarówkę, zostawiliście ją, udaliście się do szopy, tak? No udaliśmy się na linach, które zostały przez żołnierzy rozwieszone nad tym rwącym strumieniem. Było to dosyć dramatyczne, ponieważ padał deszcz, było bardzo zimno, byliśmy zupełnie mokrzy, a woda była tak porywista, że gdybyśmy do niej wpadli, to mogłoby się to zakończyć tragicznie. Przepadła również kamera. No niestety nie mamy zdjęć, dlatego jedynie moja wypowiedź może być tutaj dokumentem tych wydarzeń. Czy widzieliście ludzi w okolicy? Jak się ratowali? Tak, widzieliśmy ludzi, kiedy w nocy próbowaliśmy się ewakuować z tego stara. Widzieliśmy w oknach ludzi z latarkami, ze świeczkami, którzy, jak sądzę, dawali nam znaki. Być może chcieli się już wtedy wydostać z tych miejsc, ale oczywiście nie było takiej szansy, nie można było do nich ani dojechać, ani dopłynąć, ponieważ sami byliśmy w niebezpieczeństwie. Z tego co wiem, to kilka takich właśnie ekip wojskowych, które wyjechały na ratunek mieszkańcom, utknęło gdzieś tam właśnie w wodach Kotliny. Nie mieliśmy doświadczenia w tego typu akcjach, także na pewno jakieś zagrożenie występuje w związku z tym, że woda, powódź, tego typu sprawy. Nie wiem, nie mam doświadczenia. Na te wszystkie problemy nakładał się najważniejszy problem z łącznością. Powódź spowodowała odcięcie prądu i linii telefonicznych. Sztaby antypowodziowe pozbawione łączności stawały się bezużyteczne. Nie wiadomo było, gdzie potrzebna jest pomoc. Łączność w momencie katastrofy powinno zapewnić wojsko, ale jak się okazało, miało ono problemy w łączności nawet z własnymi jednostkami. Z wojskowym śmigłowcem nie mogli skontaktować się ani strażacy, ani policjanci, ani nawet wojsko. Nikt nie mógł się z nim skontaktować. Po prostu wykonywał tylko te polecenia od momentu, kiedy wystartował do momentu, kiedy wylądował. Nie można było, kiedy był w locie, zmienić mu miejsca jego celu. Jak to się stało, że wojsko nie było w stanie zabezpieczyć rzeczy tak podstawowej stanu zagrożenia, jakim jest łączność? Jeżeli wojsko nie było w stanie zapewnić łączności w przypadku powodzi, to powstaje pytanie, czy to wojsko potrafi zapewnić łączność w innych przypadkach zagrażających bezpieczeństwu państwa. Poseł Turko mówi, że wojsko jest niesprawne i nie ma łączności. Wojsko łączność ma. Ale chcę powiedzieć tak, że my mamy za mało urządzeń w wojsku, zdecydowanie za mało. I my nie jesteśmy w stanie struktur cywilnych wyposażyć w te urządzenia, żeby również one mogły się nimi posługiwać. Więcej nie jesteśmy w stanie dać, bo po prostu zwyczajnie nie mamy. Jednak tam, gdzie zawiodło państwo, nie zawiedli zwykli ludzie. Po zalaniu wody dowiedziałem się i przyjechałem z własną łodzią. Były 3 łodzie, ale przy jakiejś... poobcinały sobie kliny te łodzie przy jakichś tam wypłyceniach i teraz została tylko moja łódka i w tej chwili cały czas rozwozimy chleb i napoje i z ośrodka zdrowia żeśmy ewakuowali wszystkich pracowników. Gdy nie działa sprzęt, pojawiają się ochotnicy z własnymi łódkami, którzy pomagają rozwożąc jedzenie i ewakuując ludzi. W tamtym domu jest pani Kasia, samotna starożytna.
ludzie w linii prostej. Pani Kasia wychodzi z domu po raz pierwszy od wielu lat. Ci mężczyźni to nie jest jej rodzina, to po prostu sąsiedzi, którzy pamiętali, że tam jest sama. Strażacy przyjechali, schowali się za budynek. Normalnie się za budynek, a my ewakuowali cały budynek, oni się schowali, no nic nie robili, nic. Mój proszę dzwonić pod jakiś telefon, jak myśmy byli się odcięci od świata. Odcięci żeśmy. Oni kazali nam podziękować tylko po prostu ofiarnej pomocy naszym sąsiadom, że wszyscy się zmobilizowali i naprawdę pomagali nam w tym nieszczęściu. A poza tym nic, jeżeli chodzi o władzę, to naprawdę smutny fakt, że w ogóle żadnego zainteresowania. Tam, gdzie zawodzi łączność, włączają się krótkofalowcy. Organizują przy wojewodach alternatywne systemy łączności. Gdzieś tam ktoś komuś zadał pytanie, za ile? Krótkofalowcy powiedzieli, nie, my to robimy bezpłatnie. Było wielkie zdziwienie wtedy. Nie bardzo na początku wierzono w to, co my możemy. Praktycznie z każdą służbą łączności, które występowały, wygrywaliśmy. W różnych miastach różne były potrzeby. Tam gdzieś lekarstw nie było, ktoś potrzebował kogoś do szpitala zabrać. Były koordynowane te wszystkie ruchy. W miejscowości Laski, koło Nędzy są ludzie na dachach, mają budynki, są bez picia, bez wody, bez ciepłych jakichś ubrań. Również w miejscowości Lubomia ludzie są bez picia, bez żywności, również mają zalane posesje. W całym kraju zaczynają się zbiórki pieniędzy i pomocy dla powodzian. Przyniosłam łóżko polowe i koc przyniosłam i worki takie może się przydadzą i tyle. Dlaczego pani pomaga powodzianom? Bo mi bardzo ich żal. Czy ma pani tam rodzinę? Nie. Jestem szczęśliwa, że mogę dać. Odzież. Widzi pani, odzież. Dlaczego pan pomaga powodzianom? Nie mogę mówić. Tak mi przykro. Akcja pomocy powodzianom będzie trwała tak długo, jak będą potrzebujący, zapewniają organizatorzy. Polacy po raz kolejny pokazują, że solidarność to nie tylko słowo, to część naszego DNA. Tymczasem fala na Nysie po zalaniu Kłodzka dochodzi do miasta Nysa. Przed miastem znajduje się zbiornik retencyjny, który ma zatrzymać wodę i, cytat, w mieście ma jej być najwyżej do kostek. Jest jednak jeden problem. Zbiornik nie został opróżniony przed powodzią, ponieważ wojewoda opolski nie poinformował jego obsługi o alarmie powodziowym. Dodatkowo zbiornik jest w złym stanie technicznym. Jego napełnienie może spowodować tragedię. Pęknięcie tamy i zalanie miasta 11-metrową falą. Zbiornik więc trzeba opróżniać. Tutaj dochodzi jeszcze jeden problem. Zgodnie z instrukcją, zrzut ze zbiornika powinien odbywać się w ilości 350 metrów sześciennych wody na sekundę. W związku z tym, że informacja dochodzi do obsługi zbiornika za późno, są oni zmuszeni przekroczyć te normy i zrzucać wodę w ilości 450 metrów sześciennych na sekundę. To jednak cały czas za mało i 8 lipca rano obsługa musi zwiększyć ilość do 700 metrów sześciennych na sekundę. Przekroczenie norm sprawia utratę kontroli nad przepustem i pod wieczór 8 lipca zrzut wynosi już 1500 metrów sześciennych na sekundę. Nysa zostaje zalana. Ta krawa, no nie wiem na co, nie mam słów człowieka kulturalnego, który mógłby to określić. Nie ma żadnej pomocy dla ludzi, nie ma żadnej. Na ulicy Bohaterów Warszawy nie dociera żadna pomoc, nie ma ani leków, nikt się nawet nie zapyta, co się z wami dzieje, żadnych helikopterów wojsku w ogóle nie jeździ. Ja w ogóle nie wiem, jak to można taką sprawę tutaj robić. W ogóle żadnej pomocy. Ludzie są sfrustrowani, przynajmniej byli, teraz się uspokoiło, ale to jest tragedia. Tak, takich rzeczy się nie rozwiązuje, moim zdaniem. I to nie tylko jest moje zdanie. Cały dorobek życia poszedł. Wszystko. Dzień po Nysie, 10 lipca, fala dociera do Opola. Miasto już wie o niebezpieczeństwie. Ogłoszony został alarm przeciwpowodziowy i wysyłane są ostrzeżenia, które mają pomagać mieszkańcom w przygotowaniu się na powódź. W pewnym sensie pomogły, a w pewnym sensie wprowadziły w błąd. Pomogły w tym sensie, że w ogóle nagle dowiedzieliśmy się, że w ogóle będzie powódź, nie? Więc trochę jednak myślenie się zmieniło. Oczywiście jakaś pani, która przyszła z tego komitetu przeciwpowodziowego, powiedziała, żebyśmy wszystko, co mamy w firmie, poukładali na półkach, na najwyższych półkach, bo będzie u nas gdzieś 75 cm wody. Jak przyjechałem do firmy, już wtedy wiedziałem, że to na pewno jest zbyt optymistyczna prognoza i powiedziałem wszystko na samą górę. Władze faktycznie nie doszacują zagrożenia.
Sytuację pogarsza fakt, że czeskie zbiorniki retencyjne są przepełnione i Czesi zmuszeni są do rozpoczęcia zrzutu wody. Podnosi to jej poziom i sprawia, że fala jest wyższa od spodziewanej. Dodatkowo fala przychodzi szybciej niż mówią o tym komunikaty. Powódź zaczęła w czwartek rano o 3:00, już zaczynało przez wał przelatywać woda. Znaczy się dzwoniłam nawet na gminę, że trzeba pomocy, bo już przez wał przelatuje, to tam pan z gminy mi odpowiedział, czy słucham radia. Ja mówię, że nie, co to ma wspólnego? Odpowiada, że za 50 godzin będzie główna fala. Więc ja mu wtedy mówię, za 50 godzin to nie będzie nas, bo w tej chwili przelatuje przez wał. Nie przyszła żadna pomoc. No po prostu tego się nie dał powiedzieć. Jeszcze do tego samego, po prostu byłam tego naszego wojewody, który powiedział, że ta fala za 50 godzin, kiedy ludzie naprawdę, właśnie, można było naprawdę te sprawy po prostu troszeczkę inaczej zorganizować. Ja wiem, no można było powiedzieć, kto możliwy, proszę o te drogi wszystkie, samochody z tych osiedli usunąć na wyższe te partie, dlatego że nawet jak będzie ewakuacja mieszkańców czy coś takiego, będzie sprawniejsze, aniżeli później jeździć po tych wszystkich samochodach, po prostu po tym wszystkim. Po raz kolejny setki ludzi traci dorobek swojego życia. Kaset w ogóle popłynęło gdzieś około 13 tysięcy. Ta powódź skreśliła moje życie. Ja już nigdy nie było tak samo. I nawet się nie zbliżyłem do tego poziomu. Długi, w które popadłem wtedy, spłacam do dziś i będę spłacał do końca życia. Ta historia to fragment dokumentu o powodzi w Opolu autorstwa Radosława Dimitrowa. Ilu osobom powódź zniszczyła życie? Tego nie dowiemy się ze statystyk. Mało osób chce o tym rozmawiać. Niektóre osoby bardzo trudno było namówić na rozmowę o tym, co się wydarzyło. Oni spodziewali się, że woda opadnie, oni osuszą sobie ściany i będą mogli wrócić do tych domów. Natomiast woda niestety naniosła mnóstwo mułu, śmieci i bardzo poważnie uszkodziła budynki, fundamenty, także do wielu domów nie dało się po prostu wejść, nie dało się tam zamieszkać. Z dnia na dzień zwykli ludzie zostali bezdomnymi. Koniec, koniec. Teraz żeśmy się narobili cały... Ja już nie mam sił. Ja już nie mam sił. Wszystko na nic. Cały zarobek mojego życia. Wszystko na nic. 38 lat tu żyję. Jeszcze takiego czegoś jeszcze nie przeżyłem. To dole do góry są w obce. Wyskoczyły mi, znowu musiałem je do góry, ciężkie jak te, piesek do góry na tym, na strychu tam, w stodole. Ja już nie mam sił, już nie mam sił. Ludzie w jednej chwili tracą dorobek życia. Niektórzy nie zgadzają się na ewakuację. Absolutnie nie będziemy uciekać, zostajemy tu do końca. Nie mamy gdzie iść. A tam, gdzie jest bardziej sucho. Od wału nie odejdziemy. Zostaniemy tu do końca. Pani szkoda, Gany, no o czym co tu mówić? Proszę, i jadę. Zabrać świnie, zabrać krowy, wywieźć i ja jadę. A ja z czym pojadę? A? Ja muszę wrócić. Dziadek wyszedł? Nie, dziadek został razem z babcią. Powiedział, że nie odpłynie, dlatego że nie zostawi krowy i dwóch świń, które umarłyby z głodu. Tak powiedział. Nie zostawi. Centrum Opola zostaje zalane. Niektóre bloki grożą zawaleniem, więc ludzi trzeba ewakuować helikopterami. Znowu nie działa łączność, więc na pomoc rusza doskonale zorganizowany zespół krótkofalowców. SP6 Ludwik Urszula Violetta. Piotr, SP6 Maria Romandarota. Emil, SP6 Olga Henrygewa. My obcujemy z radiotelefonami na co dzień, a te służby, które wkroczyły do akcji, nigdy, podejrzewam, na taką skalę środków łączności nie używały i no, nie ma się co czarować, trzeba ze sprzętem być za pan brat, trzeba go używać codziennie, wiedzieć, gdzie czasami wystarczy przejść pół metra dalej i ten radiotelefon zupełnie inaczej pracuje. My to praktycznie wszyscy wiemy, oni nie zawsze. Koordynacją działań zajmuje się również Radio Opole, które nadaje z tymczasowej siedziby, starając się przekazywać najważniejsze informacje. Prosimy pracowników Komitetu Przeciwpowodziowego w Opolu, aby
pojawili się w komitecie, albowiem zgłasza się tam tylko automatyczna sekretarka. Nie mamy jak przekazywać informacji, które spływają do nas, a które wpłyną na pewno na koordynację działań przeciwpowodziowych. Nie było telefonii komórkowej, nie było żadnej łączności i to, o czym myśmy mówili mieszkańcom Opola, to w zasadzie była taka poczta najbardziej prymitywna, bezpośrednio na kartce, napisane na zasadzie rodzina państwa takich i takich, poszukuje swojej córki albo syna, które są po drugiej stronie Odry. Co u ciebie? Po prostu przekazać, że jesteśmy na ulicy Dambonia, do Marcysia, do mamy i do taty. Ja z Turawy przyjechałem, bo usłyszałem apel. Z własną łódką, tak? Tak, no to jest właśnie syn płynie z kolegą ze sprzętem. W ewakuacji znów pomagają ochotnicy z własnymi łódkami. Jakby było wyżej, to byśmy zahaczyli o te linie telefoniczne. Myśmy tam wczoraj przepływali, że wszystko żeśmy się kładli pod liniami. Można było wszystko pozrywać. No, staraliśmy się nie zrywać. W tym budynku na dole mieści się jedna z najlepszych wypożyczalni w Opolu, kaset wideo. Myśmy dwa dni temu część tych, znaczy wszystkie te kasety wynieśli do góry na pierwsze piętro. Okazało się, że za nisko i zostało zalane te piętro. Część kaset udało się uratować, wynieść do góry, ale reszta została zalana. Tak się przykro składa, że tutaj w budynku mijanym obok ja koledze, bo prowadzę taką małą firmę budowlaną, przez 3 lata remontowałem mieszkanie. To jest duże mieszkanie, piękne, parkiety. Wszystko kupił na nowo. Zamieszkał w czerwcu, a woda mu zalała kompletnie. Gdzie pan tego kota znalazł? Proszę pana, proszę panią, no był w ogrodzie, na drzewie. Siedział między takimi krzakami na najwyższych gałęziach, no i trzeba było go ściągnąć. No, teraz się ukrył pod łódką w kokpicie i nie chce wyjść już od 2 godzin go wozimy na dziobie. No dlaczego pomagam? No tak trzeba. No jakby nie pomagali ci, którzy umią pływać i znają się na wodzie od wielu lat, to kto by miał pomóc? Zajrzyjmy teraz do archiwum gazet z tego czasu. Powódź trafia na nagłówki, ale ważniejsza jest wizyta Billa Clintona, który ogłasza, że Polska wejdzie do NATO. Now Poland is joining NATO. Poland is taking its place in the community of democracies. Never again will your fate be decided by others. Never again will the birthright of freedom be denied you. Poland is coming home. To historyczny moment, który skupia uwagę mediów i najważniejszych osób w państwie. Wydaje się, że po zalaniu Opola powódź już się skończyła, bo kolejne miasto, Wrocław, jest na nią odporne. Wszystko dzięki doskonale uregulowanej Odrze. Tak utrzymują media. Przeczytajmy jeden z artykułów. Z obecnej sytuacji skorzystają jedynie studenci budownictwa wodnego i hydrotechnicy. Tak wysoki stan wody zdarza się raz na kilkaset lat, a możliwość zobaczenia, jak działają urządzenia zrzutowe na zaporach przy wysokim stanie wody, to niesamowite przeżycie oraz prawdziwy poligon doświadczalny. Wiele z nich zadziała bowiem po raz pierwszy i możliwe, że po raz ostatni. Nieszczęście, które dotyka ludzi na zalanych terenach, jest też argumentem dla hydrotechników, którzy niejednokrotnie wskazywali na konieczność regulacji wielu polskich rzek, na co nie było pieniędzy i przeciwko czemu protestowali na przykład ekolodzy. Niestety nie wszyscy mieli to szczęście, że mieszkają we Wrocławiu, który jest bezpieczny dzięki Niemcom. Faktycznie, Odra jako jedna z nielicznych rzek była uregulowana jeszcze za czasów niemieckich. Teoretycznie zmniejszało to jej zagrożenie. Teoretycznie, bo jak wiemy z raportu NIK, urządzenia te nie były odpowiednio konserwowane, wały nie były umacniane. Uregulowanie rzeki po prostu nie działało tak jak powinno. Dlatego w zaciszu wrocławskich urzędów nic nie jest jasne. Eksperci nie mogą wypracować stanowiska. To, co najbardziej mnie męczyło, jeżeli chodzi o ekspertów, bo nie chcę im uchybiać, to, że przez cały tydzień spierali się sobą. Ten spór być może na uczelni miałby jakąś nadzwyczajną wartość, wartość też intelektualną. Natomiast w przypadku przygotowywania Wrocławia do powodzi, decyzji, które powinny by zapaść, no wywoływały, przynajmniej u mnie, minimum, co powiem, to zniecierpliwienie. Prezydent Wrocławia decyduje się z helikoptera ocenić na własne oczy skalę zagrożenia. Wtedy naocznie mogliśmy zobaczyć, że to, o czym mówią eksperci, mija się z rzeczywistością, że mamy do czynienia z wodą dużo większej skali,
że może być ona niebezpieczna dla Wrocławia. Skalę tego niebezpieczeństwa nie można było oszacować. Trzeba, krótko mówiąc, zacząć alarmować, powiadamiać mieszkańców o skali zagrożenia. Wtedy też wojewoda wrocławski podejmuje kontrowersyjną decyzję o przerwaniu wałów na Odrze na wysokości wsi Łany. W ten sposób doszłoby do upustu wody, co zmniejszyłoby zagrożenie dla Wrocławia. Kłopot w tym, że wraz z przerwaniem wałów zalane zostałyby okoliczne miejscowości. O akcji dowiadują się ich mieszkańcy. Panie wójcie, to o co tu chodzi? Co się dzieje? No nie wiem, dopiero od sołtysa dowiedziałem się, że przyjechało tu wojsko, jest policja i nie wiem właśnie, w jakim celu? Też chciałbym się dowiedzieć. Co wy tu wykonujecie? Proszę nam powiedzieć, co wy tu zabezpieczacie? Ale co zabezpieczacie? Teren. Jaki teren? Proszę pana, zbliża się powódź. Właśnie chciałbym wiedzieć, dlaczego to czemu tak nie, nie, nie dlaczego nie tak dam? My tu mieszkamy, jesteśmy mieszkańcami. Nie mam te problemy, ja mam takie polecenia. O godzinie 5 na miejsce przyjechało kilkanaście samochodów z policjantami. O tej porze przy wale nad Odrą było już kilkudziesięciu mieszkańców wsi. O 5.30 na miejsce przybył wicekomendant wojewódzki policji do spraw prewencji. Proszę państwa, z wicewojewodą rozmawiałem, decyzja jest taka, my się zwijamy. Prośba do was jest taka, kopysaperzy zabiorą to, co tutaj jest wzięte i za godzinę nas tu nie ma i was też nie. Po nieudanej próbie wysadzenia wałów wiadomo, że Wrocław przyjmie pełen impet fali powodziowej, a w zasadzie dwóch fal, tej z Odry i podążającej za nią fali z Nysy. Przed Wrocławiem dochodzi jeszcze do nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Dwie fale łączą się, tworząc jedną dużą falę. Wrocław jest przygotowany na 2100 m sześciennych wody na sekundę. Fala niesie ze sobą 3200 m sześciennych wody na sekundę. 12 lipca woda pojawia się na ulicach Wrocławia, między innymi na osiedlu Kozanów. Swoją drogą było to osiedle wybudowane za czasów PRL na terenach zalewowych. Zaczyna powoli zalewać Kozanów. Na razie nie jest to jakiś duży wylew. Trudno powiedzieć, co tu dalej może nastąpić. Jeszcze godzinę temu było zupełnie inaczej. To się naprawdę zmienia błyskawicznie. W tej chwili już działki płyną. Czekamy. W ciągu dnia wody przybywa tam w błyskawicznym tempie. Tutaj na ulicy jest głębokość rzędu 3 metrów wody, także nie ma możliwości nawet pieszo. Ja z miasta dotarłem do domu, jeszcze idąc, to była woda gdzieś tutaj do wysokości głowy, a w tej chwili to jest zupełnie odcięte. Nie ma wody, nie ma prądu. Nie ma żadnych służb. Woda zaczyna zalewać kolejne rejony miasta. Ja myślę, że przede wszystkim warto zaapelować do tych wszystkich, którzy jeszcze się wahają z opuszczeniem swoich domostw. Proszę państwa, państwo widzą w jaki sposób, w jakim tempie ta woda podchodzi niemalże pod stopy. Także nie ma się to zastanawiać, brać to, co najważniejsze i po prostu przenosić się w inne partie miasta. Dziękuję bardzo, Marku. Szczególnie zagrożona jest Starówka, gdzie znajdują się najważniejsze zabytki. Ich podmycie mogłoby grozić zawaleniem. By ulżyć Wrocławiowi, po raz kolejny władze decydują się wysadzić wał w Łanach. Znów dochodzi do konfrontacji. Dzisiaj pragnę przedstawić państwu historię pewnego konfliktu, który w naszej świadomości istnieje jako swoista bitwa o wały przeciwpowodziowe w Łanach pod Wrocławiem. Najpierw premier Cimoszewicz podpisuje weksle gwarantujące odszkodowania dla zniszczonych posesji, ale nie przekonuje to mieszkańców. W Łanach prawie nikt nie jest ubezpieczony od powodzi, a pamiętając niedawną wypowiedź Cimoszewicza, trzeba się ubezpieczać. Ciężko nabrać do niego zaufania. Nie zważając na mieszkańców, dochodzi do próby wysadzenia wałów, jak czytamy w raporcie NIK. Operacje te przeprowadzono przy pomocy helikopterów wojskowych, podkładając na linie 4 ładunki wybuchowe pod powierzchnię wody przy wale, które zostały zdetonowane. Działania te okazały się nieskuteczne, a utworzoną wyrwę zaczęli naprawiać natychmiast mieszkańcy zagrożonych zalaniem terenów. Rzucili na nas petardy gazławiące, próbowali wysadzić nasz wał. I zepchnąć śmigłami. Śmigłami zmierzali się ponad domy, dotykając kołami prawie dachu, żeby nas ludzi wyrzucić z wału. Nie puściliśmy. Odlecieli. Dopóki my tu jesteśmy i w ogóle ludność, nie damy nawet wejść na ten wał.
chyba że z nami będą wysadzać. Ja w tej chwili... dużo policji. Nie szkodzi, nas też jest dużo. Ja dwie doby nie śpię i poświęcam to wszystko dla ratowania tego wszystkiego. Tej się też ludność ściągnie. Proszę pana, wieczorem ma przyjść kulminacyjna fala. To może i tak się przelać przez wałę. Ludno to się przeleje naturalnie. To się niech przeleje naturą, a nie, że oni wywalą i co roku nas później będzie zalewać. A dlaczego? Dlaczego służby nie można zrobić takiej sytuacji, że wczoraj powiedział, że nie będziemy dzisiaj mordować was, żeby ratować tamtych? Dzisiaj się to zmienia, dlaczego? Dlaczego, że będzie zalana wyspa słodowa, czy będzie szpital? Dlaczego o tym nikt nie pomyślał 3 dni wcześniej? Nie można kosztem cudzego majątku, cudzego życia ratować dobytek inny. Nie ma tutaj mniejszego zła, większego zła. My tu siedzimy, pracujemy. We Wrocławiu jest tyle tysięcy ludzi, że jakby to wszystko wyszło, to mogliby się do Świnoujścia worki ustawić, a nie tylko tyle, co my. Nas jest tu paręset ludzi, a tam są tysiące. Gdzie byście byli przez tyle dni? Jest kilka walczyć, panie, i tak. Nie damy się tak używać. W redakcji jest już tutaj ze mną Juliusz Słupski, który przed chwilą wrócił ze wsi Łany, gdzie miał być wysadzony wał przeciwpowodziowy. Krótko, stało się to czy nie? Nie stało się to i najprawdopodobniej się nie stanie. Dzisiaj przyjechała tam kolumna policji, wojewoda, saperzy, natomiast ludzie powiedzieli, że są całkowicie zdesperowani, powiedzieli, że będą bronić wału i nie pozwolą zalać swoich wsi. W pewnym momencie wojewoda, który tam przyjechał, został zatrzymany przez ludzi. Na ratunek wojewodzie, jak państwo widzieli, ruszyła kolumna policji w pełnym rynsztunku. No doszło do ugody. W efekcie wały nie zostaną na tamtym odcinku przerwane, chyba że woda sama to zrobi. Znaczy nie zostaną wysadzone, woda cała pójdzie na Wrocław. Wrocław tonie. Mieszkańcy miasta drugą dobę desperacko walczą z żywiołem, jednak woda przesiąka przez tamy, wdziera się do centrum miasta. Pod wodą znalazło się wiele domów. Ludzie sami próbują ratować swoich najbliższych. Tam brat mieszka i po prostu przyjechał do mnie i żeby wziąć ponton i jedzie tam, bo tam żona, dziecko jest, rozumie pani. Po prostu trzeba pomóc. Gdzie brat mieszka? Na Książę Małym. Tam już jest zalane? Tam jest, proszę pani, 3 metry wody. Tysiące Wrocławian ratuje swoje miasto. Budują zapory, kierują ruchem. Na ulicach są tłumy Wrocławian. Po prostu tłumy wszędzie na ulicach są po prostu tłumy Wrocławian. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale wydaje się, że nie jest to akcja zaplanowana. Jest to po prostu akcja spontaniczna. Może lepiej by było, gdyby to była akcja, gdyby ktoś narysował kreskę. Ustawiamy tu i bronimy tego terenu. No ale to wynika z faktu, że tutaj służby, które są za to odpowiedzialne, po prostu nie mają z sobą łączności, nie porozumiewają się. Każdy prowadzi akcję na własną rękę. To wypadałoby skoordynować. Koordynacją działań zajmują się lokalne telewizje i samorząd. Minęło południe, specjalne wydanie Faktów, Magdalena Małek. Witam państwa. Potrzebni są ludzie, worki i piasek. Niestety, jak państwo widzą, w nie wszystkich miejscach jest sucho i tam potrzebny również koordynator, ponieważ ludzie stoją i tak naprawdę nie wiedzą, co mają robić. Więc powtórzę, koordynator prac i przede wszystkim worki i piasek na Bogusławskiego, Wiśniową, Kopernika, Suchą, Swobodną i Grabiszyńską. Co tam się w tej chwili dzieje? Tam po prostu w tej chwili trwa wojna o dworzec. Wojna z żywiołem o dworzec, normalna, regularna wojna. Ludzie przenoszą worki. Jeżeli woda minie jeden mur ustawiony z worków, ludzie natychmiast przenoszą te worki, brnąc oczywiście w wodzie po kolana, może po pas, zależnie od sytuacji, przenoszą worki w inne miejsce. Myślę, że dobrze, że państwo nie mogą nie słyszeć komentarzy. One są często bardzo brutalne w stosunku zwłaszcza do resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji Publicznej. Pan minister Sobotka za propozycję poratowania Wrocławia za pomocą 10 motorol otrzymał kilka określeń, w których autorzy określeń wskazywali na dobrą znajomość jego matki najprawdopodobniej. Podobnie dotyczyło to pana Millera, ministra spraw wewnętrznych. Tu rzeczywiście ludzie są oburzeni, mówią bardzo często o tym, że po co nam państwo, którem w ogóle nie pomaga. Mieliśmy wały, które miały swoich patronów, wał Cimoszewicza, był wał Millera, był wał Kwaśniewskiego, więc to było takie dokonanie pewnej oceny władzy państwowej, która okazała się w tej materii, krótko mówiąc, nieskuteczna. Czyli to też było tak, że wy jako władze samorządowe przedstawiliście im jakieś rzeczy, które wam są potrzebne podczas tych spotkań, kiedy na przykład przyjeżdżał tutaj premier, że potrzebujemy tego. Tak, oczywiście. To były różne etapy, ale trzeba pamiętać, że te wizyty władz państwowych pojawiły się już po przejściu fali, tej głównej fali. Ich nie było w czasie tej pierwszej doby.
Nawet nie było ich w czasie drugiej doby, pojawili się na trzecią dobę. Wszystkie te wizyty były niefortunne, tak delikatnie powiem, bo nie przynosiły ze sobą żadnej ulgi, żadnej pomocy, żadnej zapowiedzi pomocy. Czasami były trochę udawane. Przez trzy doby walka we Wrocławiu będzie trwać dzień i noc. To w zasadzie pospolite ruszenie. Także w tej chwili budowane są wały, one są coraz wyższe, cały czas są umacniane. Brakuje światła, część miasta jest zupełnie pozbawiona elektryczności. Tutaj widzimy nasz samochód, który również cały czas świecił ludziom, tak żeby wiedzieli, co robią. Setki ludzi, którzy nie śpią, wiążą, ładują ziemię do worków, wiążą worki i układają wzdłuż nabrzeża. O, kobiety robią kanapki, no bo to jest taka pospolite ruszenie. Tutaj ulica Wiśniowa na Krzykach nie jest w ogóle zagrożona powodzią, natomiast tam kilkaset osób w zasadzie usuwa skarpę ziemi, ładując tę ziemię do worków. Im samym powódź nie zagraża, woda jest daleko. Po prostu pracują, zbierają jakieś takie mniejsze kamienie wręcz, ładują do tych worków. No i nieprawdopodobna mobilizacja, nawet tak daleko od samego miejsca, czy miejsc we Wrocławiu, gdzie pojawia się woda. Nie wiadomo skąd pojawiła się nagle wywrotka, wszyscy byli zaskoczeni i po prostu wysypuje tym razem piasek, a nie ziemię. Najofiarniejsza walka w tych dniach toczy się w rejonie Starówki. Woda sięga już ponad wały, ale dzięki workom udaje się ją powstrzymać. To praca setek ludzi, również przyjezdnych. Nie wiadomo skąd się worki brały, piasek. Ludzie gdzieś spod Wałbrzycha piasek tutaj przywozi do Wrocławia. No bo dla mnie to po prostu niewiarygodne, bo jemu żona powiedziała, że w telewizji usłyszała, że we Wrocławiu jest powódź, on 14 ton piasku przywozi. No to było niewiarygodne. Gdzieś z piekarni pączki przyjeżdżają, gdzieś ludzie kawę gotują po domach, kiełbasy na gorąco. No. Przy tej okazji tej powodzi człowiek odzyska zaufanie w człowieka drugiego. Naprawdę. Wysokie mimanie o ludziach mam. Naprawdę. Tak, ale strasznie dużo młodzieży. Ja jestem z Lubelskiego i naprawdę dla mnie coś niesamowitego, jak ludzie się rzucili. Kobiety z okien rzucały normalnie poszewki z pościeli, żeby... Bo worków w pewnym momencie po prostu nie było. Ja nie wiem, takie poświęcenie to... Cały czas taka walka już... Tylko no, ja na przykład dopiero teraz... Wygraliście? Wygraliśmy. Na rynku żeśmy wygrali. Mój wujek z Archikomu powiedział coś takiego, że... No... To powstanie można wygrać po prostu. No i wygraliśmy, tak mi się wydaje, bo rynek przecież no, taka bardzo ważna rzecz, bo tyle pieniędzy, co tam ludzie włożyli. Starówka zostanie obroniona. Muzeum Narodowe na szczęście pozostało nietknięte ze swoją największą kolekcją śląskiej sztuki średniowiecznej, obrazami Grottgera, Matejki i Malczewskiego. Ale Wrocław nie uniknie poważnych strat. Zalanych zostało prawie 40% miasta. Oprócz osiedli również sąd wojewódzki i wysypisko śmieci. W wielu miejscach mieszkańcy zostaną odcięci od świata. Zaopatrzenie będzie za chwilę rozłożone. Spokojnie. Ci ludzie są odcięci od świata, bo tam przecież nie ma prądu, tam nie ma telewizorów. Ta biała flaga oznacza, potrzebujemy wody. Te flagi widać wszędzie i na dachach, bo ludzie liczą na pomoc ze śmigłowca i w każdym oknie. I jeszcze takie torby. Ludzie pytają właśnie, kiedy będzie beczkowóz. Bo tam jeszcze... Obrazki zalanego miasta staną się symbolem tej powodzi. Symbolem potęgi żywiołu i solidarności walczących. Nic naprawdę, nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę, nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Zalanie Wrocławia nie zmniejsza fali na tyle, by nie stanowiła zagrożenia dla kolejnych miast. Do dużej mobilizacji dochodzi nawet w Szczecinie, gdzie miasto przygotowuje się na najgorszy obrót sytuacji. Stocznia Szczecińska jest przygotowana do wzrostu poziomu wody w Odrze o 200 cm. Przygotowano plan wyłączania instalacji elektrycznych w przypadku podniesienia lustra wody ponad 100 cm. Zabezpiecza się urządzenia, których nie można zdemontować. Ruchome przenosi się z nabrzeży na pokłady budowanych statków. Na szczęście tam nie dojdzie już do dramatu. Pomogą Niemcy. Niemieckie władze zdecydują o zalaniu swoich polderów zalewowych, co znacznie obniży poziom rzeki i, można powiedzieć, zakończy powódź. Jej bilans to 56 ofiar śmiertelnych.
Do tego należy doliczyć samobójstwa. Tylko w ciągu miesiąca z powodu powodzi popełnia ich 50 osób. Zalanych zostało ponad 500 000 hektarów ziemi. Zniszczonych 14 tysięcy kilometrów dróg. Szkody oszacowano na 3,5 miliarda dolarów. To w tamtym czasie 10% budżetu państwa. Nie ma dziś dla polskiego rządu, dla mnie osobiście, ważniejszego zadania niż przeciwdziałanie skutkom tego nieszczęścia. Robimy dziś i zrobimy wszystko, aby nikt potrzebujący nie pozostał bez pomocy. Rząd proponuje przyznanie każdej poszkodowanej rodzinie jednorazowej zapomogi w wysokości 2000 zł. Podczas wizyty w warszawskim PCK prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział, że do końca roku będzie przekazywał na pomoc dla ofiar powodzi swoją pensję. Rozpocznie się kilkuletnia odbudowa zalanych miast. Niezalane województwa przekażą na nią część swoich budżetów. Pomoże też państwo i zagraniczne organizacje. Dziś w większości zalanych miejsc po powodzi nie ma już żadnego znaku. Wydaje się, że dziś Polska jest lepiej przygotowana do ewentualnej powodzi takich rozmiarów jak ta z 97 roku. Przez kolejne lata przeprowadzono mnóstwo inwestycji, zbudowano zbiorniki retencyjne. Równocześnie jednak z tymi inwestycjami NIK sukcesywnie ostrzegał o zaniedbaniach i zagrożeniach. W 2012 roku skontrolowano 3,5 tysiąca kilometrów wałów. Prawie połowa z nich znajdowała się w złym lub fatalnym stanie. W 2017 roku kontrola wykazała, że Wrocław cały czas nie jest odporny na powódź taką jak ta z 97 roku. Ostatni raport z 2020 roku krytycznie ocenia przygotowanie spółki Wody Polskie, której głównym zadaniem jest ochrona przeciwpowodziowa. Jak czytamy w raporcie... 4 z 6 kontrolowanych regionalnych zarządów gospodarki wodnej w Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie i Szczecinie nie przeprowadziły w latach 2018-19 żadnej kontroli związanej z ochroną przed powodzią, a więc nie sprawdziły, czy przestrzegane są na przykład warunki obowiązujące na wałach przeciwpowodziowych i na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Czy w przypadku kolejnej powodzi znów nie zawiedzie państwo i procedury, a ratunek będzie niesiony przez pospolite ruszenie? A patrząc szerzej, czy państwo zadziała sprawnie w przypadku innego, poważnego niebezpieczeństwa, sytuacji kryzysu? Odpowiedź taką daje zawsze tylko doświadczenie takiej sytuacji, więc miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli jej poznawać.